Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Dzisiaj, proszę Państwa, chciałam Państwu pokazać, jak zacząć robić taki golfik szalik, który można włożyć do każdej kurtki, do każdego sweterka na zimne dni. I teraz po prostu pokażę Państwu, jak to idzie. Tutaj mam już zszyte te golfiki, ale tak, taki golfik cały, proszę Państwa, musi mieć co najmniej jak na drut, żeby Państwu tutaj pasowało. Widzicie Państwo, tu jest jak drut, nawet zmierzyłam 40 cm, tutaj 41 i tyle musicie mieć dla osoby dorosłej, żeby tutaj, proszę Państwa, tu na piersi, tutaj na klatkę piersiową, właśnie ten pierwszy, właśnie to zimno, jak idzie, to zawsze idzie tu i można się jak najszybciej, bardzo szybko przeziębić. Dlatego jest bardzo ważne, teraz na zimę macie szale duże jakieś tam, ale nie macie nic pod szyją. Jak wiatr zawieje, jesteście niespoceni czy coś, to tutaj ta partia właśnie najszybciej dostanie. I to jest bardzo ważne, naprawdę, bo tak można się szybciutko przeziębić. Wychodzicie na momencik śmieci czy coś wynieść i tu was przeważnie przewiewa, bo tutaj jest ten dekolt i tutaj właśnie wieje najbardziej zimno. A więc tak, tutaj, proszę Państwa, mam grubą wełnę, dlatego mam około, to jest męski golfik, tutaj mam około 70 oczek, 66 albo 68. No powiedzmy 70 oczek. Ten brzeg dałam 8 oczek więcej, można 8-10, żeby tu fajnie przez głowę mam przeszedł, bo można mieć golf bardzo ciasny nawet, jak ktoś lubi, ale ten brzeg musicie dać jeszcze więcej, może 12-14, żeby on wam fajnie się tutaj rozchodził, ściągał, naciągał, żeby wam mocno nie ściskał, tak samo jak skarpetka. A więc długość około 40, golf 15-18. Jak ktoś chce też mieć wysoki, żeby dobrze się wywijał, tak na przykład, to musi być troszeczkę więcej. Ja mam 15. Musi być, żeby Państwu się wygodnie wywijało. Nawet teraz w tych czasach, kiedy na przykład nieraz nie macie maseczki, idealny sposób. A więc tutaj mam, teraz robię dla siebie na zimę do siwej kurtki, dlatego mam siwo-srebrną nitką dostałam i mam 60 oczek, proszę Państwa. Tu zaczynam już ściągać 10 z tej strony, 10 z tej strony. Może ja raz przerobię i pokażę Państwu, jak to idzie. Troszeczkę będzie trwało, ale myślę, że to jest potrzebne. Ściągam, to znaczy przerabiam z dwóch, jeden, nabieram z powrotem. Tu mamy jedno oczko, dwa oczka, trzy i bardzo luźno, proszę, cztery, żeby nie ściskać mocno, bo wtedy będzie on bardzo taki ściśnięty i nie będzie elastyczny. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I ja tak robię. Są na pewno ludzie, którzy robią inaczej, ale ja tak robię i to jest naprawdę bardzo fajne, wygodne. Już tyle zrobiłam dla znajomych i dla rodziny. Każdy jest zadowolony. Także teraz przerabiam to prawo. A nie. I ja teraz, proszę Państwa, będę robiła wzorem gładkim. To znaczy takim jak tu. Tu nie musi być przy takiej grubej wełnie nawet wzór za bardzo. Znaczy może być, nikt nie broni. Ale ja robię gładkim. A więc wszystkie oczka przerabiam na prawo. Nie, było prawo-lewo, teraz robię na prawo. Ale można robić, jak to sobie życzy. Naprawdę to już pozostawiam dla Państwa. Chciałam Państwu pokazać właśnie te golfiki, jak się robi. Dlatego pokażę Państwu parę zdjęć o tych golfików, a to, jak robię, pokażę Państwu tylko jeden filmik. Gdybyście mieli pytania czy coś, możecie napisać. Chętnie Państwu pomogę czy podpowiem coś. I z tej strony również 10.
10. I tak, proszę Państwa, to mamy tu, zachodzi z tyłu na szyję, można powiedzieć. To będzie tak wyglądało. Ale my będziemy jeszcze troszeczkę spuszczać po jednym, już teraz tylko z dwóch stron, po jednym. Będziemy dalej przerabiać i resztę zostawimy jako przód. Czym szerszy, myślę, tym lepiej, bo wtedy Wam będzie bardziej grzało tutaj, proszę Państwa, z przodu. On nie może być taki bardzo wąski, musi być dosyć szeroki, może być nawet pół na pół, jak macie na przykład 70, to zostawić po 10, 20, to te 50 na przykład w dół robić. Będzie taki szerszy. Jeżeli chcecie tak, tylko 1/3, to może tak na przykład być, nie? Także to już jak Państwo uważacie. I tak, tutaj mamy 40, tu po 10, 60. I tu, proszę Państwa, może będzie troszeczkę za szerokie. Ja będę jeszcze przerabiała przynajmniej z dwóch stron jeszcze po 3 oczka spuszczę. I tak, żeby było gdzieś z 46, 45, 40, żeby było równo. To 44 albo 46. I tak jak to przerobię, 2, 4. Możliwe, że tylko 4 jeszcze spuszczę. A więc spuszczę tylko 4. Bo chcę mieć też, żeby było szerokie tutaj na klatkę piersiową. A więc zrobimy troszeczkę szersze. Niektórzy robią też już na tył, ale ja wolę tylko z przodu, ponieważ z tyłu to później zakładać, to może być niewygodnie. I ja myślę, że z tyłu nie ma tego otwarcia płaszcza czy kurtki, a więc aż tak nie jest bardzo potrzebne, ale jeżeli ktoś lubi, dlaczego nie? Jeszcze raz spuszczę i będę, proszę Państwa, robiła aż do końca, do 40 cm około, żeby mieć takie szerokie. Zaraz przerobię mniej więcej na pół. Pokażę Państwu jeszcze, jak to wygląda i zakończę, żebyście Państwo wiedzieli. Już mam filmik nagrany, jak ja zszywam golfik na innym golfiku, a więc nie będę tego Państwu jeszcze raz pokazywała. Więc tak to już wygląda, bardzo ładnie. Proszę zobaczyć ten golfik, cieplutki. I tak będzie wyglądał, a więc odtąd dotąd idzie do dołu i taką macie Państwo ładny golfik na zimę, ciepły, przylegający.